Cześć, tu Metal i to będzie ostatni chyba już z mojej serii odcinek pytań i odpowiedzi, czyli Q&A. Jak będą jeszcze jakieś pytania, to może zrobię kolejną serię, ale ogólnie to chciałem podziękować za te pytania. Może coś się o mnie dowiedzieliście. Jedziemy z pytaniami, pytanie są około 15. Mam nadzieję zrobić to szybko. Będę układał dwie kostki. Pradawno i żółtego Frankuna. Kolorowego. Pierwszy. Jaki masz rower? Właśnie specjalnie pobiegłem przedtem do piwnicy dowiedzieć się, jaki mam rower. I okazało się, że mam rower, który się nazywa Rock Rider. Jakiś tam stary model, ale naprawdę świetny, nie rdzewieje. Tylko łańcuch zardzewiał, bo jeździłem w zimie. Dalej. Czy lubisz układać na łonie natury? Tak ogólnie to lubię układać wszędzie, gdzie jest to dozwolone. W każdym miejscu. No, czyli na łonie natury też. Fajnie się myśli wtedy. Dobre światło jest. Dalej. Kto cię nauczył układać kostkę? Tak właściwie to sam się nauczyłem układać kostkę, ale przy pomocy takiego jednego youtubera, trochę nie jest specjalnie jakiś widoczny, nazywa się Michał Wijata. Fajnie wytłumaczył i w jeden dzień zdążyłem się nauczyć układać. Dalej. Kto zaczął, Jan czy ty? Tak ogólnie wolałbym, jakbyście pisali Jasiek, bo to jakoś tak lepiej brzmi. I on się nauczył pierwszy. A potem ja dostałem jakiś czas temu kostkę i potem ja się nauczyłem. Jak często czyścisz swoje kostki? Czyszczę swoje kostki, jak są brudne, czyli rzadko. Na przykład tej jeszcze nie czyściłem chyba w ogóle. Albo raz. I właśnie mam zamiar wyczyścić, ale dopiero chyba jak przyjdzie mi krzyżak, to będę wymiał. Czyli za jakieś 2 tygodnie, jak nie później. Możecie się spodziewać niedługo jakiegoś unboxingu za 2 tygodnie. Do 2 tygodni, bo będzie mi paczka z Chin. Dalej. Czy wchodzisz na kanały mniej znanych osób? Użytkowników, tak. Wchodzę na kilka kanałów. Czasem jak mi się podoba jakiś filmik, albo widzę, że ktoś się stara, albo coś mnie ciekawi, to sobie patrzę. Nawet jeżeli są jacyś słabi. Tymbark jaki? Tymbark, ja już mówiłem we wcześniejszej serii, tylko że się pomyliłem, bo powiedziałem, że Tymbark jabłko brzoskwinia, a to jest pomarańcza brzoskwinia. To jest najlepszy Tymbark chyba, który po prostu lubię. Dalej. Co to jest? Woda zwykła czy smakowa? To jest woda zwykła, przegotowana z kranu, najlepsza. A woda smakowa to nie jest woda, tylko jakieś tam substancje i po niej gardło boli mnie, więc nie piję. Dalej. Jakiemu klubowi kibicujesz z Ekstraklasy? Nie kibicuję piłkarzom. W ogóle nie kibicuję nikomu. Dalej. Zawsze nosisz ze sobą jakąś kostkę? Tak, praktycznie zawsze. Zawsze mam jakąś kostkę. Czasem zdarzy mi się zapomnieć, że ją wziąć, spakować do plecaka. Ale tak teoretycznie to prawie zawsze. Dalej. Jaką kostkę najczęściej masz przy sobie? Żółtego, kolorowego Frankuna. Tego. Do tego czasu jeszcze nosiłem 2 na raz, ale sprzedałem jedną, więc no mam tą tylko. Dalej. Jaki najbardziej lubisz sport? Lubię jeździć na rowerze. Uprawiam też zjeżdżam, jeżdżę na nartach.
na nartach, nie wiem jak się czekajcie, na nartach zjazdowych i na nartach biegowych, więc ogólnie są fajne. I w lecie jeżdżę dużo na rowerze, pływam też czasem. No i ogólnie to chyba... Czasem lubię pobiegać i też czasem podnoszę jakieś ciężarki, ale to tylko dla kondycji. Co się stało, że trafiłeś na mój kanał? Chyba Jasiek mi powiedział o tym, o twoim kanale, że wygrał u ciebie woreczek z Liketake i wszedł na kanał. I ogólnie spodobało mi się, więc się zasubskrybowałem. I co o nim sądzisz? No to mówię, że się spodobało mi twój kanał, jest fajny. Fajne są filmiki. Czekajcie. Fajne są filmiki i ogólnie spoko. Czy lubisz grać na kompie? Jeżeli tak, to w jakie gry? Ostatnio od dawna nie grałem w żadne gry. Mam jakieś ciekawsze rzeczy do roboty. No ale jak gram już w jakieś gry, to polecam GTA. Niby stary, ale to jest klasyk. Call of Duty. Nieważna która część, wszystkie są świetne. Jeszcze gry. Need for Speed też. Obojętnie, która część. Wszystkie części też są genialne. No i mój wujek grał ostatnio w Assassina i też mówi, że jest fajna, więc polecam. Sprzedałbyś mi Funkuna na żółtym plastiku? Tak, już mówiłem. Sprzedałem go na meetingu. Znaczy, tego już nie mówiłem. Sprzedałem go na meetingu w Rapce, więc nie sprzedam ci. I to chyba byłyby wszystkie pytania. Ja sobie tylko doukładam. I się powoli z wami żegnam. Prawdopodobnie to była ostatnia seria pytań i odpowiedzi, chyba że będzie sporo na następną, to mogę nakręcić. Kiedyś na pewno będzie, więc piszcie pytania, a jak nie, no to ja się z wami żegnam. Do następnego filmiku. Prawdopodobnie wrzucę go już nawet dzisiaj albo jutro. Podpowiem, że jest związane z naklejkami. Więc na razie, cześć.